Cześć, ja jestem Ruka, witam Was na moim kanale i znowu jesteśmy w kuchni, więc będzie przepis. I będą to tak naprawdę trzy przepisy na kongi oraz maty do lizania dla psów. Ale dla kotów też się to sprawdzi i będę mówiła właśnie co i jak też dla kotów, także będziecie mieć i dla kotów i dla psów w jednym odcinku. Słuchajcie, jakby generalnie właśnie kongi, ligmaty i tak dalej, one się bardzo fajnie nadają tutaj dla psów, które będą jadły za szybko, które jedzą bardzo łapczywie, które mają gdzieś tam właśnie problem z tym pochłanianiem tych pokarmów wręcz. No i faktycznie moi klienci gdzieś tam mówią, że te ligmaty, te miski spowalniające jedzenie, kongi i tak dalej gdzieś tam no, robią robotę pod tym względem, że zwierzaki potem nie wymiotują, no bo wiadomo, za szybko zjedzą, nałykają się tego powietrza, później wymiotują, później znowu to zjadają, no masakra jakaś. Także właśnie ktoś mądry wymyślił kongi, ligmaty i miski spowalniające jedzenie, no i właśnie na tym będę też bazować dzisiaj. Mój pies dostaje właśnie Tinko, który tutaj go macie. On właśnie dostaje wszystkie praktycznie posiłki w ligmacie, albo w kongach, albo w miskach spowalniających jedzenie. No bo właśnie mamy z nim taki problem, że on zjada to za szybko, ten pokarm, później to wymiotuje nim. No i jest masakra, więc jakby faktycznie gdzieś tam u nas się to super sprawdza. Ale sporo też klientów właśnie się mnie pyta: Pani Julio, no to w takim razie co tam dawać do tych kongów, co dawać do ligmat, żeby to można było jakoś tak połączyć, żeby to nie były tylko posiłki, ale może też jakieś urozmaicenie tej diety. No dlatego właśnie ten odcinek powstał. Nie takie lizanie, gryzienie, żucie, to są wszystkie czynności, które będą uspokajały naszego psa. Zresztą kota też. W każdym razie właśnie też po to dajemy, czyli na przykład dla szczeniąt, dla seniorów, dla zwierzaków, które mają bardzo dużo bodźców z zewnątrz i nie umieją sobie do końca jeszcze z tym poradzić, no to właśnie faktycznie gdzieś tam to też się fajnie sprawdzi, że pies jest taki bardzo wyciszony i zrelaksowany po takim posiłku. Także tutaj jakby też się zastanówcie, jeżeli macie na przykład właśnie swojego seniora, który już sobie nie radzi z jakimiś tam rzeczami, albo szczeniak, który sobie jeszcze nie jest w stanie poradzić, no to faktycznie zastanówcie się nad tym, czy nie podawać mu posiłku właśnie w takiej formie. Ponieważ tak jak mówię, u nas się to bardzo fajnie sprawdza, u moich pacjentów również. No ale generalnie, dobra, przejdźmy do konkretów, co możemy dawać do takiej diety. No generalnie, począwszy od warzyw, owoców, mięska, podrobów, tak naprawdę wszystko, co możemy sobie wymyślić, to możemy po prostu dać. Oczywiście, co jest bezpieczne zarówno dla kotów, jak i dla psów, więc też nie możemy dawać tam w żaden sposób naszego jedzenia, no bo to też nie o to chodzi. No ale generalnie jakby wszystkie te składniki, które będą zdrowe i takie odżywcze dla naszego zwierzaka, jak najbardziej mogą się tam znaleźć. Ale słuchajcie, jakby to jest też fajny patent na psy, które na przykład są na barfie, a niekoniecznie lubią suplementy. Więc te suplementy również możemy tam wepchać do tego konga, wepchać do tej ligmaty, wymieszać z jakimiś fajnymi składnikami, które pies lubi i on tak naprawdę nawet nie poczuje tego, że zjadł te suplementy. Mało tego, możecie to również wykorzystać na przykład, jeżeli podajecie psom jakieś leki. Na przykład, nie wiem, pies jest leczony przewlekle na jakieś tam choroby, na przykład wątroby i tak dalej, a niestety, ale większość tych leków to nie jest zbyt smacznych. Więc faktycznie to też się u niektórych moich nawet pacjentów sprawdza, że jak wepchają to wszystko do konga razem z mięsem, no to wtedy pies to bardzo szybko, fajnie zjada i nie ma z tym w ogóle problemu. Też się jakby nie stresuje tutaj właściciel, że czegoś nie poda, albo coś pies zje w niewielkiej ilości, więc tak naprawdę jak najbardziej możemy w ten sposób też tutaj działać. Mam dla Was właśnie trzy takie przepisy. Bardzo proste, bardzo łatwe, ale też z różnymi ciekawymi dodatkami, także koniecznie zostańcie do końca, żebyście się dowiedzieli, dlaczego akurat te, a nie inne składniki wybrałam. Jeszcze właśnie a propos tych kongów, ligmat i tak dalej, no to ja tutaj mam takie dwie ligmaty. One są bodajże z Trixie. Nam się akurat to najlepiej sprawdza. Wiem, że są trochę małe, jak na gabaryty moich psów, aczkolwiek na spokojnie im to wystarcza i nie potrzebujemy na razie większych. A jeśli chodzi o kongi, no to mamy też takiego, który też nie jest oryginalnym kongiem. On jest chyba z Berry Kinga. Ale najwyżej Wam podlinkuję to na dole. No i mamy też coś takiego a la Kong
taki trochę większy, bo tu się trochę więcej mięsa mieści niż w takim standardowym kongu. Także też nam się fajnie sprawdza. I faktycznie tutaj pies ma trochę ciężej albo łatwiej, zależy jak na to patrzy, no bo teoretycznie to się wygina, więc teoretycznie pies może tam jakby głębiej pogrzebać tym jęzorem. No a z drugiej strony jest to dosyć takie, no jest mniejszy trochę ten otworek niż ten, który mamy w kongu, no nie? Więc trochę coś innego, ale też nam się dosyć fajnie sprawdza. Okej, okay, pierwszą tutaj właśnie michą, którą mam już przygotowaną pod właśnie wypełnienie albo konga, albo ligmaty, zaraz zobaczymy, co tam wybiorę. No to mamy tutaj tak, mamy cukinię, mamy pokrojone serduszko z indyka oraz niewielką ilość mięska z indyka. Czyli taka naprawdę baza i podstawa. Oczywiście możemy wybrać do tego też inne warzywa, inne mięso, inne podroby. Więc tutaj też nie ma problemu z dowolną modyfikacją jakby tego. Ja Wam pokazuję taki jakby tutaj standardowy, najprostszy przepis, a później będziemy ewentualnie to modyfikować. Więc ja teraz te wszystkie tutaj elementy będę wkładała do miksera z powodu tego, że właśnie chciałabym to wszystko zmienić na taką jednolitą masę. Okej. I myślę, że dolejemy tutaj troszeczkę wody. Możecie również dodać tutaj jakieś suplementy. Ja akurat robię taki standardowy przepis i nic tutaj już nie będę dodawała, ale jak najbardziej ewentualne właśnie jakieś suplementy, omega 3, cokolwiek tam dajecie dla Waszych zwierzaków, no to możecie już na tym etapie to po prostu dodać. Ok, powstała nam z tego taka masa i będę to wylewać zaraz na właśnie, myślę, że ligmatę. I później ewentualnie właśnie możemy też to również, słuchajcie, zamrozić. Także biorę sobie ligmatę. Proszę bardzo. Wylewamy to wszystko. Dobra, jednak potrzebuję drugiej ręki, więc zaraz do Was wrócę. No więc właśnie wszystko sobie tutaj wylewamy, co mieliśmy na tą ligmatę, to pięknie nam wchodzi w te wszystkie otworki, zagłębienia, także jak najbardziej nasz pies będzie miał niezłą frajdę, żeby sobie wydobyć to z tego. Ok, więc pierwszy przepis już gotowy, ligmata gotowa, ja zaraz to włożę jeszcze do właśnie zamrażarki. Możemy właśnie takie coś też mrozić i jak najbardziej na dłużej zdecydowanie starczy na naszemu psu to, więc jak najbardziej możemy też w ten sposób tutaj to jakby wydłużać czas tego wylizywania. Ok, i teraz przechodzimy do drugiej miski, która już nie jest taka oczywista jak tamta, ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, zarówno owoce, jak i warzywa. Mamy śliwkę, mamy gruszkę oraz troszkę cukinii, a także jak widzicie koperek. Przemycanie w ten sposób właśnie warzyw i owoców jest super pomysłem właśnie dla psów niejadków albo dla kotów, które po prostu potrzebują dodatkowego źródła włókna, błonnika, warzyw, owoców, witamin, coś tego typu. Więc faktycznie super się to sprawdza, ponieważ będzie to podane w innej formie. Właśnie często ludzie to też zamrażają, więc mamy troszeczkę większą jakby tutaj pole manewru i może być to bardziej atrakcyjne właśnie dla naszych zwierzaków. Koperek dodajemy po to, że on też działa na trawienie, także jak najbardziej będzie nam wspomagał trawienie. Śliwki mają też mnóstwo antyoksydantów, mnóstwo witamin, mnóstwo minerałów, także jak najbardziej jest to świetny dodatek do psiej diety. Kotom też możemy podawać, ale w znacznie mniejszej ilości oczywiście. Gruszka oczywiście jest źródło błonnika, ale zamiast gruszki możemy użyć również na przykład jabłuszka i też się nam fajnie sprawdzi. Oraz cukinia, oczywiście mnóstwo mikro, makro elementów, mnóstwo też wody, bo to jest bardzo wodniste warzywo, ale również posiada bardzo sporą ilość błonnika, także jak najbardziej też się nadaje zarówno dla kotów, jak i dla psów. Oczywiście standardowo mielimy znowu i będziemy tym razem to dodawać do konga. Okej, okay, słuchajcie, powstała nam z tego taka dosyć lejąca się zupka, bo dodałam trochę za dużo wody, ale nic nie szkodzi. No i słuchajcie, teraz tak, przez to, że jest to troszeczkę mocno gdzieś tam nawodnione, no to możemy tutaj też dodać jak najbardziej kawałki mięska. Ale ja zrobię coś zupełnie innego, ponieważ dodam do tego, słuchajcie, karmę półwilgotną Pako. Jak już wielokrotnie Wam wspominałam, Pako właśnie je karmę półwilgotną z Alfy, tak ona wygląda, tutaj mamy taki kubeczek.
No i faktycznie myślę, że to będzie fajna opcja, żeby dodać to właśnie do tutaj, do tej zupki. A ty co, już czekasz, tak? Czekasz na jedzonko? No zaraz dostaniesz, później, wiesz? No, w każdym razie właśnie dodamy trochę tej karmy, ona trochę nam pochłonie tej wody z tego wszystkiego, ale też myślę, że... Okej, myślę, że tyle wystarczy. Myślę, że będzie to też dosyć takie aromatyczne. Także trochę to wygląda jak taka zupa mleczna. No ale w każdym razie odstawimy to na chwilkę i zaraz będziemy wypełniać właśnie tym konga. A ja Wam pokazuję kolejny przepis. Okej, no i słuchajcie, już ostatnio micha wygląda w ten sposób. I tutaj mamy tak, mielone mięso wieprzowe, mamy też właśnie to, co jest. To jest taka galaretka z nóżek wieprzowych. Ja bardzo lubię to dodawać moim psom na stawy. To jest mnóstwo kolagenu, mnóstwo różnych wszystkich fajnych rzeczy właśnie na stawy. Także jak najbardziej bardzo fajny pomysł na to. Mamy też, słuchajcie, jakby coś, co może Was zaskoczyć i jest to serek kozi. Słuchajcie, serek kozi jest o tyle fajny, że nie ma on laktozy, a może nam dawać sporą ilość wapnia, białka, ale także wszystkich mikro, makroelementów, które będą też fajnie nam wspierały układ odpornościowy psa i tak dalej. Także jak najbardziej niewielką ilość, powtarzam, niewielką ilość tego serka albo mleka koziego możemy jak najbardziej dodawać do psiej diety. Z kotami raczej bym uważała. No i mamy też oczywiście coś, co mam nadzieję widać, jest też orzeszek, po prostu orzech włoski, jak najbardziej możemy również to podawać w niewielkich ilościach, ponieważ orzechy są trochę ciężkostrawne zarówno dla nas, jak i właśnie dla zwierzaków, także tutaj uważamy z ilością, ale są, jest to po prostu też źródło, tak samo jak dla nas, tych zdrowych kwasów tłuszczowych, więc jak najbardziej poprawiają one i stymulują pracę mózgu, więc jak najbardziej od czasu do czasu można to podawać. Także właśnie ta micha już jest taka bardziej jakby zdrowotna i taka będzie nam wpływała ogólnie na cały organizm, ponieważ i mamy na trawienie, i mamy na stawy oraz mamy właśnie na pracę mózgu, także jak najbardziej myślę, że fajnie się to sprawdzi i ja tego akurat nie będę mieliła, tylko zresztą zobaczycie sami, co ja z tym zrobię. Okej, więc tak jak powiedziałam, ja tego nie będę mieliła, będę to po prostu rozczapywać i mieszać właśnie to wszystko, a później będziemy sobie tym wypełniać konga. Okej, więc mamy właśnie konga i będę sobie to napełniać tym czymś, co nam powstało. Dokładnie tutaj to wszystko będziemy wciskać. Zwykle robię to palcami, ale wiecie, do filmu warto by się było trochę postarać i nie brudzić. I w ogóle, żeby to tak ładnie wyglądało. No wiecie, jak jest. Mamy wypełnionego właśnie tego konga i on oczywiście ląduje w zamrażarce. Dobra, ale wróćmy do naszej super mieszanki, czyli właśnie do tego, co robiliśmy wcześniej, czyli do tych warzyw, owoców z karmą też półmokrą. I to również będziemy dawać do konga, tym razem do takiego, tylko że tak, słuchajcie, tu jest dziurka. I my bardzo nie chcemy, żeby ta dziurka po prostu, tą dziurką wypłynęło nam wszystko, także zaraz Wam pokażę właśnie fajny patent na to, jak zabezpieczyć tego konga, żeby nam nic tutaj nie wyleciało. Okej, potrzebujemy do tego takiej zwykłej, totalnie zwykłej folii. No i właśnie tą folią zabezpieczamy tutaj ten dół tego konga, owijamy dookoła, żeby nam wszystko tutaj było zabezpieczone dobrze. Jeszcze raz od dołu, w drugą stronę i powinno już być w porządku. Odrywamy, oczywiście tutaj otworek nam się trochę zakleił, ale to tutaj nic się z tym nie dzieje, także jak widzicie... Także jak widzicie, to jest takie teraz turbo zabezpieczone, no i do tego będziemy wlewać to coś, co mi powstało. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki szybki dosyć film Wam się spodobał. Otrzymaliście aż 3 przepisy na likmaty i na kongi, także
Dajcie znać, jeżeli używacie już tych przepisów, jeżeli już je zrobiliście, jeżeli może macie inne, fajniejsze pomysły, dajcie koniecznie znać, podzielcie się tym, a ja Was zapraszam do innych filmów, oczywiście zapraszam Was również. Będzie to taka mała autopromocja do mojego kursu o profilaktyce weterynaryjnej, jest tutaj, Wam dam link, więc jest on całkowicie darmowy, dowiecie się tam o szczepieniach, o drobaczeniach, o zabezpieczeniach przeciwko płomi kleszczom oraz o takiej profilaktyce ortopedycznej, która jest po prostu też bliska mojemu sercu. Także zapraszam Was serdecznie, no i do następnego odcinka, pa! Travesty.